wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć. Panie Jezu Chryste, w obecnym Najświętszym Sakramencie, klękamy przed Tobą, aby kierować do Ciebie naszą modlitwę przez wstawiennictwo Twojej Matki Maryi, która jest także naszą Matką. Dzisiejsze nabożeństwo majowe, dzisiejszą modlitwę chcemy w sposób szczególny ofiarować w intencji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie. Odpowiadając na nominację parafii Kazimierza Wielkiej, młodzież parafii Tumlin składa Ci dziękczynienie za wszelkie łaski, za Twoją obecność, szczególnie za czas misji świętych, które przeżywaliśmy w naszej parafii. Czas spotkania z Tobą w Słowie, w konferencjach, a przede wszystkim w sakramencie pokuty i pojednania i w sakramencie Eucharystii. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze Niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość posiadłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Przygotujcie siebie dobrze do Światowych Dni Młodzieży, prosił papież Franciszek Młodzież Polską w Niedzielę Palmową roku 2014, myśląc o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Właściwą odpowiedź można dać tylko w oparciu o hasło Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wyrazem naszego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży jest nasza modlitwa, dlatego teraz młodzież parafii Tumlin kieruję modlitwę do Jezusa Chrystusa za Światowe Dni Młodzieży. Panie Jezu Chryste, Emanuelu, Ty przyszedłeś, aby nas zanurzyć w miłości Trójcy Świętej. Tobie powierzamy przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Ucz nas poddawania się natchnieniom Ducha Świętego i prowadź do zjednoczenia z Ojcem. Niech dzięki świadectwu młodych ludzi uwierzą, że tylko w Tobie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie. Amen. Naszym patronem jest święty Stanisław, biskup męczennik. 8 maja przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość odpustową w czasie misji świętych. Także teraz chcemy wzywać jego orędownictwa, prosząc o dobre przygotowanie do spotkania w Krakowie, o dobre przygotowanie młodzieży naszej parafii, naszej diecezji. Święty Stanisławie, biskupie męczenniku, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Serdecznie dziękujemy młodzieży z parafii w Kaźmierzy Wielkiej za nominowanie nas do daru modlitwy. Nasze zadanie wykonaliśmy i dziś nominujemy do tego zadania parafię Łączna. Serdecznie pozdrawiamy młodzież całej naszej diecezji. Pozdrawiamy!